Uchwyt SE76 umożliwia ostrzenie narzędzi o prostych krawędziach, takich jak dłuta i noże do strugów. Opatentowana konstrukcja ułatwia prawidłowy montaż narzędzia w uchwycie. Najpierw dopasuj uchwyt do grubości, następnie wsuń narzędzie prostopadle do ramienia uchwytu i dokręć. Prostopadłe ustawienie w uchwycie jest niezbędne, aby uzyskać proste ostrze podczas ostrzenia. Narzędzie dopasowuje się do górnej części uchwytu, która jest równoległa do wspornika uniwersalnego. Dzięki dwóm ogranicznikom zabezpieczającym łatwiej jest wykorzystać całą szerokość kamienia. Kąt krawędzi ustawia się za pomocą przystawki Angle Master. Ustaw wspornik uniwersalny w prawidłowym położeniu. Albo pomaluj fazę ostrza flamastrem, aby z łatwością odtworzyć istniejący kąt krawędzi. Przesuń narzędzie z jednej strony na drugą. Uzyskasz jednocześnie idealny skos i równomierne zużycie kamienia. Używając kamienia do zmiany gradacji powierzchni, modyfikujesz kamień tormek tak, aby szlifował jak kamień o gradacji 1000. Dociskaj drobniejszą stroną do kamienia, aż powierzchnia będzie gładka w dotyku. Następnie szlifuj ponownie przy takim samym ustawieniu uchwytu. W rezultacie otrzymasz bardzo dokładne wykończenie. Na koniec wygładź zadziory i wypoleruj ostrze na kole skórzanym. Uzyskałeś niezwykle ostre dłuto.